Witam Was serdecznie, Tomek Przyborowicz, jak zwykle infomusic.pl i jak zwykle dzisiaj materiał, prezentacja jakiegoś basowego sprzętu, ale nie takiego jakiegoś, bo dzisiaj zaprezentuję Wam trzy instrumenty, trzy gitary basowe marki Aria. Marki, która znana jest na świecie już od bardzo, bardzo wielu lat, bo swoją działalność rozpoczęli już w latach 50. Później z wielkimi sukcesami tworząc instrumenty nawet dziś należące do określane mianem kultowych. Ja, żeby nie tracić czasu, nie będę teraz się nad tym rozwodził i odsyłam Was do innego artykułu na łamach infomusic.pl, gdzie jest historia marki Aria jest opisana bardziej szczegółowo, ale teraz nie będziemy o tym mówić. Chciałbym, żebyśmy przeszli teraz do prezentacji już konkretnych instrumentów. Dzisiaj zaprezentuję Wam trzy gitary basowe z serii RSB. RSB oczywiście z serii produkowanej przez firmę, markę Aria Pro. Będzie to instrument, ten który trzymam, czyli RSB 42AR, łamany na 5, ponieważ jest to pięciostrunowy instrument, z tej samej serii, tylko na końcu łamane na 4, instrument czterostrunowy i nieco inny model 618, który różni się no już od tych diametralnie i budową, konstrukcją i tak dalej, i tak dalej. W dużym skrócie o wszystkich instrumentach teraz powiem. Oczywiście nawiązanie do jazz bassa, charakterystyczny układ singlowych pick-upów, jak w jazz bassie, jazz bassowski mostek, nawet ta płytka też nawiązuje do amerykańskiego klasyka. Klucze również, właściwie jak widzicie, to są otwarte klucze takiego typu jazz bass. Moim zdaniem nawiązaniem do jazz bassa jest również, przynajmniej tego w wykończeniu naturalnym, jest również ten piękny jesion, który znajduje się na korpusie tego egzemplarza. Ten jesion jest no, pięknie wyeksponowany w charakterystycznym takim różowo-czerwonym kolorze, dość zabawnym i dość charakterystycznym. Więc jak ktoś ma ochotę na scenie, żeby było go dobrze widać i chce zostać gwiazdą i wyprzedzić gitarzystę, to z pewnością ta gitara mu w tym pomoże, bo jak wiecie, dziewczęta lubią takie kolory. No to oczywiście żart, ale ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja tak nie mogę na poważnie zupełnie, nie dam rady, nerwowo nie wytrzymam. No dobrze, na czym to ja skończyłem? Aha, na tym, że mamy piękny jesion. Jeśli chodzi o wagę, to jest to jesion, na pewno jestem tego przekonany, sam jestem użytkownikiem basówki wykonanej z jesionu i wiem, co znaczy kilka godzin na scenie z taką basówką. Myślę, że tutaj jest podobnie, ale coś za coś, bo jak wiecie, jesion ma swoje charakterystyczne walory dźwiękowe i są one niestety, ani nie są one podważalne w jakikolwiek sposób, ani nie da się tego zastąpić niczym innym. Chociażby na przykład tym egzemplarzem, którego korpus jest wykonany, uwaga, z lipy. W nomenklaturze angielskiej na drewno lipa, z tego co czytałem, wujek Google podpowiedział mi, że to basswood. No cóż, w Polsce brzmi słabo, a w angielskim języku doskonale. Tak czy inaczej, brzmi słabo sama nazwa, bo drewno lipowe jak najbardziej sprawdza się. Gitara, za chwileczkę to zobaczycie, bardzo ładnie rezonuje z samej dechy na sucho, bez pomocy tutaj elektrowni. Więc wszystko się zgadza. Myślę, że tutaj producenci przemyśleli i na pewno nie wsadziliby jakiejś płyty OSB do środka. Także trzeba im zaufać, wiedzą co robią. Robią to już od paru wiosen, więc dajmy im szansę. Tutaj
warto jeszcze poinformować, że obok tej nazwy Basswood pojawiła się również w specyfikacji nazwa Techwood i uwaga, niestety Google się poddał. Nie znaleźliśmy odpowiednika polskiego drewna, jakim jest Techwood, ale znaleźliśmy informację, że Techwood jest to drzewo tropikalne. Zresztą, jak zobaczycie, albo jak widzicie, do złudzenia przypomina palisander. Jest to drzewo tropikalne, więc trzeba założyć, że spełnia swoje warunki, jest na tyle twarde, żeby móc odpowiednio pełnić funkcję na podstrudnicy. No i co? Teraz omówię przez chwileczkę, pokazując Wam już brzmienia konkretne, omówimy sobie układ, bo przecież tak naprawdę wygląd wyglądem, osprzęt osprzętem, ale chodzi nam o brzmienie, bo muzyki raczej się słucha niż ogląda, chociaż to się powoli zmienia. Być może dlatego taki, a nie inny wygląd gitary. Teraz sobie trochę pogramy. Tak jak mówiłem, nawiązanie do jazz bassa, czyli układ dwóch singli. Nie są to single w żaden sposób markowane jakąś marką. Są to oryginalne single jazz bassowskie pochodzące od firmy Aria. Tak samo układ elektroniczny. No i zobaczmy. Pierwsza gałka, głośność. Nie będę jej pokazywał, bo to nie chodzi o to, żeby teraz robić komedię, prawda? Ale zaufajcie mi, że działa. Jestem teraz odkręcony na full. No i tutaj. Tu mamy balans pomiędzy jednym a drugim pick-upem, czyli mostkowym i gryfowym. Zagram Wam riff. Jeden taki sam riff w takim i takim układzie, żebyście mogli sobie porównać, jaka jest różnica w brzmieniu. Teraz balans ustawiłem na środek i zagram Wam jakąś figurę basową, tak jakby basówka brzmi, korzystając z dwóch pick-upów naraz. Teraz potencjometrem od balansu przekieruje się w stronę gryfu, czyli będziemy korzystali z tego pick-upu. Jeszcze odwrotny zabieg, czyli skierujemy maksymalnie balans do pick-upu mostkowego. Zobaczycie, jak zmienia się charakterystyka brzmienia. Jak widzicie, różnica jest charakterystyczna, ale te różnice we wszystkich instrumentach posiadających dwa single będą właśnie tak brzmiały. Przy mostku brzmi bardziej agresywnie. Posłuchajcie teraz, jak brzmi w górze pick-up mostkowy. Nie będzie tak brzmiał na pick-upie gryfowym, będzie brzmiał zupełnie inaczej. Tutaj brzmienie jest bardziej rozmyte, rozlane. No i oczywiście środkowe, czyli to, powiedzmy sobie, optymalne, ale tutaj nie możemy mówić optymalne, bo każdy ma swoje preferencje, więc nie będzie tutaj optimum. Ale może to pokazać, że basówka brzmi dość bardzo ładnie. Ja porównywałem to z odpowiednikiem z Fenderem i no, wypadło bardzo, bardzo, bardzo ładnie, jeśli chodzi o... Nie było żadnych różnic, które by wskazywały na to, że ten instrument jest w jakikolwiek sposób, nawet nie powiedziałbym gorszy, ale że inny od Fendera. Bardzo podobnie brzmiało to. Jeśli chodzi o manualność, też wszystko się zgadza. Mnie się osobiście bardzo podoba, że on jest ciężki, że jest masywny. To jest jesion, ja czuję, że ja mam na sobie gitarę basową, a nie jakąś plastikową zabawkę z marketu.
Bardzo to lubię, ale tak, ja jestem troszeczkę skażony, bo sam gram na jesionowym instrumencie i nie wyobrażam sobie, żebym nie miał na sobie kilku kilogramów. Gitary oczywiście. Jeśli chodzi o barwę, ten układ elektroniczny pozwala nam na regulację tylko dwóch zakresów tonów. Nie tak jak typowo przyjęło się, że układy aktywne to te, które mają regulację basu, góry oraz środka. Tutaj nie mamy takiej możliwości, mamy tylko dół i górę. I wszystko zostało umieszczone w jednym potencjometrze, który, jak widzicie, teraz jestem basowo. Albo jeszcze niżej. No, można poszaleć. Tutaj to, ten przydźwięk, który słyszycie, to folia, która jest na przetwornikach. Ona poczuła takiego rock'n'rolla w tej chwili, że postanowiła tam zatańczyć i stąd te przydźwięki. Nie ma ich oczywiście, nie są generowane przez przetwornika, tylko tak jak mówię, podjarana folia była. No i góra. Tu mamy jasno i teraz skręcając oczywiście odwrotnie, czyli ciemno, czyli więcej, mniej góry. Nie tyle więcej basu, co mniej góry. Oczywiście to jest, przesadziłem, chcąc pokazać wam, jaki ma zakres. Nikt tak nie gra. Znaczy, być może ktoś tak gra, ale nie sądzę. Co by tu więcej gadać? Manualnie wszystko się zgadza. Bardzo ładnie wyprofilowany gryf. Dobrze wykończony. Proszki nie haczą. Instrument podchodzi mi również dlatego, ponieważ swoją budową jest bardzo bliski do jazz bassa, a ja, jak wiecie, lubię i czasami lubię pociągnąć z kciuka, że tak powiem, i tutaj to pociąganie z kciuka też się wszystko zgadza. Ładnie to brzmi. Teraz przejdę do tych następnych instrumentów. Tą basówkę rozłączę i z nią się już na dzisiaj pożegnamy. Ta sama seria, czyli RSB, model 42 AR. I tutaj na tym jeszcze powiem jedną ważną rzecz, bo nie wspomniałem o tym. W całej serii tych gitar gryf jest przykręcany. Zobaczcie, tutaj mamy takie 6 potwornie mocnych śrub, które decydują o tym, że ten gryf bardzo stabilnie na basówce się trzyma. Co więcej, słychać to z samego instrumentu, że płaszczyzna, w jakiej przylega gryf do korpusu, jest bardzo ładnie dobrana, ponieważ te drgania wszystkie, które ten rezonans całego instrumentu jest odczuwalny na całości. Nie ma takich miejsc, które by można było usłyszeć, że coś nie jest halo. Wszystko jest halo. Tu nieco inna charakterystyka instrumentu. Przez to chociażby, że ma 4 struny. Brzmieniowo bardzo podobnie, to samo. Mamy jazz bassa, mamy ten sam układ elektroniczny. Różnica polega tylko na tym, że równie piękny, ale tym razem zielony korpus. Na podstrunnicy również tajemniczy Techwood. Klon jako gryf. I reszta wszystko to samo. Pokażę wam teraz brzmienia. Tu się nie będą wiele różniły. Balans, jedziemy do gryfu, czyli ten pick-up gryfowy. Mocno
kostkowy. No i na środku. No i to samo, też potencjometr, też dwupasmowa regulacja barwy. Nic dodać, nic ująć. Bardzo wygodny instrument, również posiadający swoją wagę. Bardzo ładnie wykończony, co trzeba podkreślić. Również wykonany w Chinach. Bardzo wygodny manualnie, dobrze leży na brzuchu, nawet tak dużym jak mój. Wszystko się zgadza. Przejdę teraz do innego instrumentu. No tutaj z pewnością ja czuję różnicę, że mam przy sobie już teraz na sobie inny instrument. Całkowicie pasywny układ, czyli nie zasilany żadnym prądem. W związku z czym te pick-upy singlowe, jazz basowskie nie mają takiej regulacji, tak rozbudowanej regulacji barwy jak poprzednie. Tutaj elektronika to volume, to balans oczywiście między pick-upami i balans między tonem, czyli tak dokładnie między dołem a górą, kręcąc gałeczką, przesuwamy sobie jak gdyby ten środek ciężkości na bardziej basowe brzmienie, na bardziej wysokotonowe brzmienie, czyli to górne i wysokie. Jeśli chodzi o podstrunnicę, to podobnie jak gryf, wykonana z klonu. Też wykonana bardzo ładnie, estetycznie. Złota płytka. Jeśli komuś brakuje złota, bo te miały dużo złota, to trochę mniej. Ale za to mamy złotą płytkę, żeby trochę wyrównać szanse. Lżejsza, zdecydowanie lżejsza, ale brzmi bardzo ciekawie. Tu niestety w tym balansie tonów nie mamy takiego miejsca, gdzie w innych potencjometrach tak było i tak jest właściwie już w zwyczaju, że potencjometry mają taki wyczuwalny punkt środka, czyli tego, gdzie jesteśmy. Tutaj tego nie ma, więc trzeba sobie, załóżmy, że tu będzie środek. Oczywiście balans ma taki wyczuwalny miejsce, gdzie potencjometr skakuje na pozycję 0. I teraz przełączę się, tak samo jak w poprzednich gitarach, na pick-up gryfowy. Teraz jedziemy do pick-upu mostkowego. Ładnie gada. Ładnie, naprawdę ładnie gada. Manualnie bardzo wygodna. No i ta pozycja środkowa, czyli gdy jesteśmy na środku brzmieniowo pomiędzy tym i tym pick-upem, czyli przetwornikiem. Thank you.
Jeśli by się mnie ktoś zapytał, czy chciałbym mieć w swojej gitarotece, czy chciałbym mieć basówkę marki Aria? Tak, zdecydowanie chciałbym. Tak jak mówię, bardzo fajne instrumenty, bardzo fajnie brzmiące, bardzo fajnie leżące manualnie i co więcej, bardzo fajnie wyglądające. Atrakcyjne są to dla mnie gitary. Gdybym dostał propozycję takiej gitary i miałbym wybrać sobie jedną z nich, którą bym wybrał, i tutaj dramaturgia wzrasta, nie wiem, szczerze mówiąc, którą musiałbym dokonać wyboru, chociaż nie chciałbym, bo wszystkie te basy mają swoje charakterystyczne cechy. Wybrałbym ten instrument. Dlaczego? Dlatego, że może byłby to powód, żeby zacząć grać na pięciostrunowym instrumencie teraz. I chyba lubię, jak bas jest cięższy, jak czuję ten ciężar na sobie. I mam wtedy wrażenie, że jakoś lepiej mi to idzie. Co więcej, dość interesująco i nieco inaczej brzmi ten instrument z ciemną, techwoodową podstrunnicą. Zapytany o cenę, jakbym się odniósł do ceny tego instrumentu. Tak jak mówiłem, nie pamiętam dokładnych cen, ale znam przedział. Ten instrument to jest 1600-1700. No ta kwota, jakbym go porównał. Jest na pewno wart swoich pieniędzy, a myślę, że jest wart więcej. Żeby ocenić instrument, jego wartość tak naprawdę jako instrumentu, musielibyśmy poczekać 10 lat i wtedy powiedziałbym Wam, co o tym instrumencie sądzę w pełni. Bo dopiero za 10 lat okaże się, czy ten instrument przetrwał te 10 lat, czy nic się w nim nie stało. Tego nikt nie odgadnie, ponieważ to jest zależne od bardzo wielu czynników. Drewna, materiałów, kompozytów użytych do produkcji kluczy, całego sprzętu i tak dalej. Łącznie z prętem, który jest w środku, a którego nie widzimy i możemy tylko liczyć na to, że będzie działał przez lata. Możemy na to liczyć. Jeżeli chodzi o to, jak jest dzisiaj, instrument bardzo fajnie brzmiący, zawodowo brzmiący, dający dużo frajdy z grania, nieco droższy niż gitary po 800 zł, na których również można grać. Tutaj nie chciałbym nikogo zniechęcać, bo jest takie powiedzenie, że to taka taniocha, to paździocha. Nie, 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 żadna paździocha. Wszystkim rozpoczynającym swoją przygodę z basówką sugeruję, żeby nie kupować sobie od razu gitary za kilkanaście tysięcy złotych, bo nigdy nie wiadomo, czy za pół roku nie zaczniemy na przykład grać badmintona, a potem ciężko jest sprzedać instrument, który kosztował 13 tysięcy złotych. Ale jeżeli już gramy parę wiosen i stwierdziliśmy, że tak, przemysł muzyczny to jest moja droga, zostanę teraz artystą, jestem już tego pewien, to oczywiście można inwestować nawet te kilkanaście tysięcy. Odsyłam Was, jak zawsze odsyłam, do sklepu muzycznego. Weźcie sobie tą basówkę do ręki, tylko zadbajcie o to, żeby to był dobry sklep muzyczny, bo w wielu sklepach muzycznych zobaczycie gitary, które wiszą na haku od pół roku, nikt do nich nigdy nie zaglądnął, nie wyregulował niczego w tej gitarze. Bierzemy tą gitarę do ręki i okazuje się, że co to ma być w ogóle? Jakaś pomyłka. I mówię to na własnym doświadczeniu, bo wielokrotnie bywałem w sklepach muzycznych. Nawet raz mieliśmy kręcić jakiś materiał. No i nie dało się, bo gitary były po prostu totalnie rozregulowane. A to ma niesamowity wpływ na manualność instrumentu. To, czy on jest wyregulowany, czy jest w danym miejscu jakiś człowiek, który się tym zajmuje. Więc jeżeli weźmiecie do ręki gitarę i stwierdzicie, że ona jest niewygodna, to wcale nie znaczy, że to jest wina tej gitary. To może znaczyć, że to jest wina tego sklepu. Więc idźcie z kimś bardziej doświadczonym, weźcie, zaproście kolegę, jak jesteście w Trójmieście, dajcie cenę, przyjadę. I wtedy pograjcie sobie sami na tym instrumencie i zobaczycie, czy odczuwacie, ja to zawsze mówię na to, to jest takie zjawisko, to się nazywa to coś. To coś
oznacza tyle, że jeżeli bierzemy coś do ręki i zagramy riff, którego się nauczyliście, kawałek jakiejś piosenki, czy nawet jakieś swoje bzdury grane po prostu dla przyjemności, i wtedy albo czujecie to coś, albo nie czujecie tego czegoś. Ja poczułem to coś, grając na tych instrumentach. Tyle wam mogę powiedzieć. Ale każdy z was będzie innego to coś potrzebował. Więc najlepiej iść do sklepu i sprawdzić to samemu. A ja wam mogę tylko zapewnić was, że warto. No i chyba tyle. Do zobaczenia. Pozdrawiam was.